Witam wszystkich, to znowu ja, Sarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Powróciłem właśnie do Hogwartu, a konkretnie do okolic Wieży Obrony przed Czarną Magią, no bo tutaj w pobliżu Duncan Hubhouse zmaga się z problemem pufków i możemy mu w tym pomóc. Cokolwiek to oznacza, szczerze mówiąc, z pufkami już mieliśmy do czynienia bodajże w Zakazanym Lesie. Jak tam eksplorowaliśmy, trafiliśmy rzeczywiście na te stworzonka, więc możliwe, że tutaj czegoś więcej na ich temat się dowiemy. Tu mamy Duncana. Spare a moment. I could use your help. Pewnie. You wanted to speak with me. I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Można powiedzieć, że już dawne dzieje. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. In which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. No i właśnie, teraz możemy być może o coś w ich temacie zapytać. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Okay. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. A to ciekawe, że takie miejsce tutaj w pobliżu istnieje. What sort of plants should I expect in the Hidden Herbology Corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlick grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. No dobra, czyli o pufkach niczego więcej chyba się nie dowiemy, no ale pomożemy oczywiście. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Jak to jest, kurczę, że Martin często musi wykonywać za kogoś jakieś aktywności i później jeszcze udawać, że właśnie to ta osoba się tym zajęła. No dobra, będziemy się kierować tam. Muszę udać się na zewnątrz. No właśnie, taki ukryty korytarz może kryć coś ciekawego. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie muszę przejść tędy. Być może gdybym tam skorzystał z jakiejś szybkiej podróży, byłoby nieco szybciej. Ale tak też sobie spokojnie poradzimy, żeby tam się dostać. Nie wiem do końca, czego mogę się spodziewać. A to dobre. Tak swoją drogą polecaliście, żeby spróbować z czymś takim. No ale nieszczególnie cokolwiek jestem w stanie zrobić, bo pisaliście, żeby właśnie spróbować zaatakować te zbroje, ale nie widzę, żeby była taka opcja. Inne czary też za bardzo nie działają. Więc nie wiem do końca, czy to jest sprawdzona informacja? Na razie opuszczam to miejsce i ruszam dalej. Zobaczmy zatem tutaj. Czasem przy tych drzwiach musimy poczekać sekundę czy dwie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, kiedy już gra ukaże się na PlayStation 4 i Xbox One, gdzie jednak te konsole mają dużo wolniejsze dyski twarde.
wydaje mi się, że jeśli tutaj na PlayStation 5 przy dyskach SSD momentami trzeba chwilkę odczekać, to na zwykłych dyskach może być jeszcze gorzej. Revelio. A, myślałem, że tutaj, kurczę, w pobliżu znajdziemy jakieś strony z przewodnika, ale na to nie mogę liczyć. Tymczasem jestem już na tym obszarze, ale to chyba na dole. Proszę, proszę, a tutaj? Trzminorki to magiczne latające insekty produkujące wywołujący melancholię syrop. Żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych i odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. No właśnie, to mnie zastanowiło, że tutaj przy ulach dostaliśmy taką informację, ale już wiadomo czemu. A tymczasem, jeśli to podpalę... Incendio! Myślałem, że cokolwiek mi to da, ale nie za bardzo. I tu jest to wejście chyba, słuchajcie. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Dobrze. Patrzcie, faktycznie jest wejście. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. No dobra. Nie za ciekawie to wygląda. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. A proszę. Faktycznie to działa. Revelio. Tam jest jakaś skrzynka w oddali. Zaraz pójdziemy. Lumos. Ale Lumos się przyda. Myślę przez dłuższą chwilę. Pytanie, czy tutaj mogę na coś liczyć jeszcze dodatkowo? O, ciekawe, jest skrzynka. Czekajcie, myślę, że teraz... Incendio! Incendio właśnie się nada. No i musiałbym jeszcze przeskoczyć. Ciemny kaszkiet, ale to wszystko. Revelio! Confringo! No dobrze, możemy to podpalać. Oczywiście to powoduje, że znikają te pnącza. Lumos. Czy jakkolwiek już to wcześniej Martin nazwał. Ale poza tym chyba niczego więcej tutaj nie odkryję. Mogę zaskoczyć, czy nie za bardzo? Na szczęście mogę. No i kontynuujemy. Revelio. Ta skrzynka jest jeszcze dalej. Ej! Lumos. Nie zauważyłem, że... wyłączyło mi się światło. Wtedy jednak możemy trochę stracić tego zdrowia. Ciekawe, może z tym coś zrobię. No, owszem. Revelio. I jest ta skrzynka. Depulso. Dobra, lepiej to zniszczyć. Tak czy siak my tam musimy wejść. Confringo. Dobra, podpalamy tutaj kolejne miejsca. Tam dalej również. A, nie mogę za bardzo. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. No dobrze, jest faktycznie skrzynka, ale my musimy iść tam. Nie wiem, czy jest sens, żeby w to faktycznie trafiać. Możemy próbować. Ale skrzynka to rzecz poboczna raczej. Wieczorna opończa. Revelio. No niczego więcej tutaj nie znajdę. Confringo. Więc myślę, że faktycznie odbijemy w prawo i tam poszukamy czegokolwiek więcej. Mam nadzieję, że to się opłaci. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. No dobrze. To naprawdę będzie świadczyć o jego niezwykłej odwadze, co? Confringo! Lumos! Rozumiem, że mnie nie zaatakuje. No i co? Wróć do Duncana, po prostu. Naprawdę tak poszło łatwo? Kurczę, aż się wierzyć nie chcę, ale niczego innego do roboty tutaj nie mam. Proszę bardzo, jesteśmy w szklarniach.
Jak już tu jesteśmy rzeczywiście, no to jadowitą tentakulę bym zabrał. To akurat będzie idealnie się przydawać do innego zadania. Właśnie od profesor Garlic bodajże. Ciekawe, czy jest tutaj coś jeszcze? Revelio. Bo to jest, rozumiem, ta sama klasa, w której już mieliśmy pierwszą lekcję zielarstwa? Chyba tak. Chociaż nie, patrzcie, że tutaj mamy skrzynkę nieotwartą, czyli jednak mnie tutaj musiało nie być. To z chęcią wyjdę tędy. A, faktycznie, my wcześniej byliśmy po tej stronie. I tutaj cały czas możemy odebrać tę roślinę. Liście dyptamu. Ja oczywiście w pokoju życzeń już mogę to robić. To porozmawiajmy jeszcze z profesor Garlic. O ile jest to możliwe. Tutaj na temat dodatkowych zadań nie musimy o to pytać, ale o to, co ją skłoniło do nauczania, już czemu nie. Profesor, what made you want to teach herbology? Lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiccan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he had, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage. So it was back to St. Mungo's for him. No proszę, a dopiero co? Dostaliśmy wątek właśnie jej poprzednika. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Może to i lepiej z jednej strony. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wiccan trees. No dobrze. To tutaj nic mnie już nie trzyma. Będę w takim razie wracał. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Te kwestie już się powtarzają. Będę wracał, a droga nie jest tak skomplikowana, szczerze mówiąc, więc możemy tam się udać pieszo. Tym bardziej, że znowu przechodzimy przez tę salę. A Duncan będzie czekał najprawdopodobniej tam, gdzie widzieliśmy się z nim wcześniej. Tak w ogóle to w pobliżu, zanim rozpocząłem nagrywanie, to widziałem jedno miejsce z obrazem. Może jeszcze tym też się powinienem... Have you found anything to prove my bravery yet? Jeszcze się powinienem być może tym zająć, no ale wracajmy do tematu. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Nie ma sprawy. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen Dunkin' for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskeen Dunkin' for me. No jeśli macie to uszczęśliwić, no to w sumie, czemu by nie? Wróćmy w takim razie teraz na górę. Załatwić tę kwestię, o której
mówiłem. To było tutaj na górze, zdaje się. Rozpoczynaliśmy odcinek w tym miejscu, a obraz był tu. No i to oczywiście musimy Lumos. Lumos. Okej. Raczej nie miałem takiego miejsca tam na dole. Nie wiem, czy to może być na obecnym piętrze. Tutaj tak naprawdę jest już wyjście na zewnątrz. No chyba, że jednak nie patrzyłem dość uważnie. Kurczę, w Hogwarcie to może być wszędzie, chociaż oczywiście raczej w pobliżu. To teraz pytanie. Jeśli to nie jest na aktualnym piętrze, może sprawdźmy jeszcze na górze w takim razie. Jeszcze wyżej, czy... O, czekajcie, tu są takie obrazy, tylko że to... Nie no, to nie jest ten korytarz na pewno. Off on another adventure, are we? Revelio. O, mamy jeszcze skrzynkę, ale zamkniętą, tak? Niestety. A, patrzcie, to tutaj. No jak miło, to zaraz zabieramy. A tutaj z kolei mamy tę skrzynkę, gdzie musimy skorzystać z zaklęcia kameleona. Teraz już możemy to otwierać bez problemu. Lumos. No dobra, dostarczymy tę ćmę. I będzie kolejna strona z przewodnika zdobyta w ten sposób. Czyli jednak trzeba było udać się na górę. No bo, tak jak mówiłem, zwiedzaliśmy już tam na dole i nie było widać tego typu miejsca. A tutaj czemu by nie? Na górze jak najbardziej. No i proszę bardzo, mamy to. Tym razem oczywiście bez żadnego opisu, ale... Wbiliśmy na 20 już poziom doświadczenia i kolejny punkt talentów odblokowaliśmy. No ciekawe. Właściwie to mógłbym od razu się tym zająć, tylko muszę zdecydować się na coś konkretnego. A zrobimy to dopiero wtedy, myślę, jak już przeniesiemy się do pokoju życzeń, no bo tutaj są właśnie te dodatkowe zadania, które chciałem ukończyć, a musimy to zrobić właśnie w pokoju życzeń. Więc korzystam teraz z szybkiej podróży i do tego pokoju życzeń się szybko przeniesiemy. No to jesteśmy z powrotem. Widzę, że jak wbijamy tutaj, to jeszcze się pojawiają te elementy dekoracyjne, które oczywiście na bieżąco możemy sobie zmieniać. W międzyczasie przejrzałem dostępne talenty i stwierdziłem, że ulepszymy sobie Confringo. Trafienia tym zaklęciem będą teraz wystrzeliwać niewielkie ogniste pociski, które poszukują wrogich celów. Ostatnio dobrze mi się spisywało to zaklęcie, więc jeszcze bardziej ulepszone będzie zdecydowanie bardziej skuteczne. A tymczasem tutaj przejdźmy i przypomnijmy sobie, co mieliśmy właściwie zrobić. Tutaj na przykład ten napar gazowy trzeba zdobyć i jeszcze wypróbować przeciwko kilku wrogom, okej. A oprócz tego jadowita tentakula i mandragora. Dobrze. Jednak po kolei. Tutaj mamy stanowisko do eliksirów. I teraz tak. To będzie ten tutaj. O kurczę, nie mam niestety składników potrzebnych. Owoc figi abisyńskiej i trupi fetor. No niestety. Najprościej by było to kupić, ale no w tej chwili oczywiście nie mam tego. Będę musiał chyba się znowu wybrać do Hogsmeade niestety. Tutaj liście dyptamu zabieramy. No i teraz koniecznie będę musiał chyba wytworzyć sobie coś w takim razie. To będzie... Zdaje się, że tutaj. Czekajcie, bo teraz przecież zmieniłem te przypisania. No właśnie. Nie wolno o tym zapominać. No to damy sobie tutaj zaklęcie wyczarowujące. Tu jeszcze zmieniające. I Evanesco. Na razie tyle wystarczy. I teraz przełączamy się na to. No i potrzebuję to sobie zmienić. Czekajcie, to będzie zielarstwo, jak rozumiem. Czy też nie za bardzo. Mała donica. Średnie stoły. Tak, tutaj były te duże stoły zielarskie.
Tylko czy chcemy... Chyba ten naukowy stół. Dobra, i teraz tak, żeby nie pomylić się. Mieliśmy ten wygląd, zdaje się, najbardziej pasujący. A powiedzmy, że ustawimy to sobie tutaj. Wonderful. I na razie to wystarczy, prawda? Teraz, jeśli podejdziemy, mamy dyptam, jest mandragora i jadowita tentakula, więc wszystko się zgadza. A, tu jest ta figa abisyńska, co ciekawe. No ale nie mam jeszcze czegoś takiego, co pozwoli mi to wytwarzać. Dobra, najpierw mandragora w takim razie. No właśnie, teraz muszę poczekać aż 10 minut na to. No nie ma lekko. Więc to nie będzie takie proste, ale w takim razie powrócę jeszcze do Hogsmeade. Wykupię sobie odpowiednie składniki, których potrzebuję tutaj przy jednym stole. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Przenieśliśmy się tutaj w nocy, ale to nie jest problem. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Save me a lot of time and trouble. Nie ma problemu. What can I do for you today? No i to będzie tutaj właśnie. Pajęczy kieł. Tutaj ten trupi fetor. Kurczę, 100. A wise decision. Thank you. Ale tej figi to ja tutaj nie mam, kurczę, i to mnie teraz martwi. Jak ja mam to zdobyć w takim razie? Może powinienem poszukać w innym sklepie? Nie wiem. No z tego co widzę, to magiczna rzepa byłaby chyba dobrym miejscem. Dostawca warzyw, owoców, nasion i nawozów, więc mam nadzieję, że te nasiona to będzie coś, czego właśnie szukam. Faktycznie już korzystaliśmy z usług tego sprzedawcy, teraz zrobimy to ponownie. Oh, it's you! What a pleasant surprise! No, proszę bardzo, żeby to tutaj było. Jest! Mamy owoc figi abisyńskiej, czyli to nie nasiono, a owoc właśnie. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Torebki nasion to mamy tutaj i między innymi jest malwa. No to ja bym to wykupił. Jest figa abisyńska. Kurczę, właściwie to mogłem nie kupować tutaj pojedynczego okazu. Dobra, wykupię to. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Myślę, że to też, kurczę, tutaj podstawa, żeby mieć to jednak wykupione. No one can say I don't keep a stack shelf. I dzięki temu będę mógł teraz powrócić sobie do pokoju życzeń i jak najbardziej... Czekajcie. Akio! Muszę teraz namierzyć tę stronę. Gdzie ona poleciała? Jeśli zaczekam, to pewnie się pojawi. Jak najbardziej tak. Czyli mamy kolejną, zdecydowanie. Ale powrócimy sobie do pokoju życzeń i tam już wytworzymy odpowiedni eliksir. No to jesteśmy jak najbardziej i zobaczmy. Tutaj jeszcze czekamy na ten dyptam. A tak swoją drogą możemy to zbadać. Aha, opróżnij donicę. A i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jeśli wykorzystamy nawóz, to wtedy zwiększymy plony. To też warto o tym pamiętać. Tymczasem tutaj właśnie napar gazowy, no i mamy to. Czyli to wytwarzamy. W tym przypadku półtorej minuty muszę sobie poczekać jeszcze. No jeśli chodzi o to miejsce, ponad 5 minut, prawie 6. Kurczę. Zaczekam przynajmniej na ten napar gazowy może. Dajcie mi chwilkę. Dobra, zabieramy ten napar gazowy. Teraz jeszcze oczywiście trzeba będzie to wypróbować, zdaje się, ale oprócz tego od razu bym sobie tutaj coś wybrał. Eliksir Edurus, 30 sekund. Dobra, ja powytwarzam sobie w międzyczasie jeszcze jakieś eliksiry, na przykład właśnie ten, bo i tak jeszcze poczekam na to, co mogę tutaj sobie wytworzyć, żeby ten czas się nie marnował. No to za chwilę wam pokażę, jaka będzie różnica. W tym momencie mam tyle eliksirów, a za moment zobaczycie, ile to będzie. No i dobrze, wystarczy już tego oczekiwania. Mamy eliksir Maxima, są liście dyptamu, no i tutaj mandragora. I teraz przejdźmy szybko, opróżnij donicę.
tutaj właśnie ta figa do wytworzenia wrajeczego, 12 minut w tym przypadku, ale my potrzebujemy jeszcze jadowitej tentakuli, chociaż właściwie to ja już ją posiadam, prawda? I to zdecydowanie, no właśnie tam w tej szklarni zebraliśmy. To powiem wam, że tą mandragorę jeszcze sobie kolejną jednak wytworzę. Może się przydać na przyszłość. A jeśli chodzi o rośliny, to też się zastanawiam, czy warto zmienić na coś innego. Tutaj ten rdest ptasi, chyba coś, czego raczej nie mam. Albo przynajmniej nie za wiele. Na wszelki wypadek sobie wytworzę. Takie rzeczy to już wiadomo, że poza nagraniem też będę robił. No i w tym momencie tak to wygląda, jeśli chodzi o to, co posiadam aktualnie. No i dobrze, pora na sprawdzenie w akcji tego, co wytworzyliśmy. Przeniosłem się do punktu odblokowanego ze 2 lub 3 odcinki temu. Tutaj ta zachodnia Dolina Hogwartu. Mamy akurat w pobliżu legowisko błotoryjów. Myślę, że idealne miejsce, żeby wypróbować na przykład napar gazowy przeciwko kilku wrogom. Zobaczymy za chwileczkę. Tenże napar gazowy to eliksir wywołujący wokół osoby go pijącej burzę, która ogłusza i zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom. Mam nadzieję, że obszar jest całkiem spory, że jak zbiorę 2 błotoryjów, to to wystarczy. Muszą być na pewno blisko mnie. To zapraszam. Wywróć błotoryja na grzbiet, wyzwanie. Ciekawe swoją drogą, czy mam coś takiego. W sensie taki czar, który na to pozwoli. Na razie tutaj. Spróbujmy ten napar gazowy, co? 30 sekund czas trwania, czyli to nie powinno działać tak przez chwilkę, prawda? Yes. No i udało się faktycznie. To faktycznie działa, że jak teraz biegam, to zadaje takie obrażenia od elektryczności. Nie są nadzwyczajne, szczerze mówiąc, te obrażenia, jak tak patrzę. Trochę słabo. Ojojoj, ale kurde, muszę naprawdę tutaj uważać. Czekajcie, czekajcie. Nie. Podleczyłem się w międzyczasie. No bo skoro już tutaj jestem, to chciałem jeszcze inną rzecz zrobić, ale... No tu oczywiście do profesora Sharpa muszę się udać, ale w tym przypadku jadowita tentakula i mandragora na kilku wrogach jednocześnie, więc myślę, że obie rzeczy możemy zaliczyć. Czemu by nie? Czyli teraz tak, mandragora na początek, magiczna roślina, która wydaje wrzask, gdy zostanie wyrwana. Nasiona można kupić w muchomorach i astrach. Uprawiana w donicach różnych rozmiarów. No stąd wiedziałem właśnie, żeby ten stół z dużą donicą wykupić. Tymczasem... Okej, zadziałało. No i kolejna rzecz. Oj, znowu będzie atakować. Ale kolejna rzecz. Nieustępliwa tentakula, która po wypuszczeniu strzela kwasem w pobliskich wrogów. Simon, all finished. No i co, jak to działa niby? Od czasu do czasu ten kwas wypuszcza, z tego co widzę. Ale żeby to było jakieś super użyteczne, to bym nie powiedział chyba. Dobra, teraz spróbuję unieść tego błotoryja. Leviosa! Nie, to nie zadziała. Wydaje mi się, że Wingardium Leviosa tutaj by było potrzebne, żeby wywrócić go na grzbiet. Chyba, że jest też jeszcze inna opcja. O, ale też sam nie wiem. Bo jakby tak, kurczę... Kurde, no. Zastanawiam się, czy mogę coś tu jeszcze więcej zrobić z nimi. Depulso! Depulso też nie działa. Dobra, to chyba nie ma co, wiecie? Będę od razu... walczył. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wypróbować tego pociągnięcia za jęzor, tak jak już kiedyś robiliśmy. Ale może nie ma co się, kurczę, o to teraz martwić. Confringo też ulepszone zadziałało. W trochę inny sposób niż wcześniej. Ale powiem wam tak. Są to przeciwnicy na 20 poziom, czyli na ten poziom, który ja posiadam, i te moje obrażenia są znikome na razie. Wiadomo, że to nie są absolutnie tereny, które ja powinienem teraz obierać za cel.
Raczej powinienem skupiać się na okolicach Hogwartu. Bo widzicie sami, że te nasze aktualne walki trwają trochę za długo po prostu. Niemniej jednak, jak już tutaj wbiliśmy, no to wypadałoby, żeby załatwić tę kwestię. Dobra, spokojnie, spokojnie. Atakujemy dalej. Dobrze. Teraz na grupę. Super, bardzo dobrze. Jeszcze coś? Może teraz języczek? Nie za bardzo. A, akurat w tym przypadku, kiedy zrezygnowałem, no. Incendio. Confringo. Dobrze. Czy to wszyscy? Nie wywróciliśmy oczywiście na grzbiet, ale właśnie, jeszcze tutaj możemy rzucać. O, nic nie zrobiłem krzywdy? Serio? Nie wierzę. Niesłychane, no. Ja cię kręcę, za dużo tutaj tracę, zdecydowanie. To jest nauczka na przyszłość. Żeby jednak postarać się o to, aby na razie skupiać się na terenach wokół Hogwartu, co? Bo widzę, że te obrażenia są naprawdę znikome. Tak lepiej. No, jeszcze coś rzucimy, czy nie? O, teraz tak średnio wyszło. Ale to musi być naprawdę ostatni. Dobrze. Czyli z wywróceniem na grzbiet jeszcze sobie poczekamy, najwyraźniej. Czy ja tutaj dodatkowo, żeby zaliczyć tę aktywność, jeszcze muszę coś zrobić, czy to już będzie wszystko? Albo legowiska nie są zaliczane do aktywności. Patrzcie, patrzcie. Chyba nie, wiecie? Nie widzę, żeby tutaj to było na liście tych aktywności, tylko nikczemni wrogowie. Czyli podejrzewam, że to są takie miejsca, gdzie możemy przyjść i powalczyć sobie zwyczajnie. No nie widzę żadnego elementu interaktywnego. Nie licząc oczywiście tego, że tutaj ten sok z pijawek możemy jeszcze zebrać. Czyli z jednej strony trochę szkoda. Ale z drugiej po prostu będziemy pamiętać na przyszłość. No chyba, że się mylę, to możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się jednak, że te legowiska to faktycznie nie jest coś, co jesteśmy w stanie sobie ukończyć jako właśnie taką pełnoprawną aktywność. No w każdym razie, możemy teraz wybrać się na zajęcia zarówno do profesor Garlic, jak i do profesora Sharpa. Zaczniemy od profesor Garlic, no bo tutaj Wingardium Leviosa jak najbardziej mnie interesuje. Oczywiście standardowo włożyłem na siebie coś, co bardziej będzie się nadawało na kolejne zajęcia. No i zaczynajmy. Już jestem przyzwyczajony do tego. How wonderful to see you again. Jestem już do tego przyzwyczajony, niestety, że te zajęcia właśnie tak wyglądają. Krótka cutscenka i dalej uczymy się zaklęcia. Więc zróbmy to. I've completed my assignments, professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. No i właśnie podejrzewam, że to zaklęcie by się przydało, żeby przewrócić błoto ryja na grzbiet. Może jeszcze kiedyś wypróbujemy. Zaklęcie lewitacji, Wingardium Leviosa, pozwala unosić i przesuwać przedmioty. No i mamy to ładnie pokazane. Kurczę. Teraz to zupełnie już będzie inna gra. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Dobrze. Professor, I was wondering where you're from.
What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see, I grew up in London, right on the Thames. Czyli jeszcze możemy dłużej porozmawiać. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Zawsze potrzeba chwili, by się przyzwyczaić. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a seventh year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. How fortunate. I was indeed. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Panią również. No i to wszystko tutaj. Myślę, że na zajęcia u profesora Sharpa wybierzemy się w następnym odcinku. Tak samo zresztą jak u Madame Kagały, no bo tamto zadanie też bym chciał ukończyć, ale na razie przypisałbym tutaj stosowne zaklęcie. No, zdecydowanie muszę sobie, kurczę, pozmieniać tutaj te skróty, powiem wam. Na początek, no bo tutaj mamy Evanesco, tak? A, właśnie, to troszkę nie pasuje mi to w tym momencie. Jeśli chodzi o Wingardium Leviosa, które to będzie właściwie tutaj? Oczywiście, że tak. Czyli to możemy sobie dodać w ten sposób. A, jeśli chodzi o te przypisania tutaj. A, to ja już to mam. Dobra, bo już się dublowało mi w takim razie. To będzie osobny zestaw właśnie na pokój życzeń. A tutaj na razie możemy tak to ustawić. Zobaczymy jeszcze z czasem, jak będzie. Chociaż wiecie co? Tutaj może bym podmienił. Tak się zastanawiam, czy to robić. Dobra, na razie może jednak zostawmy mimo wszystko. Przełączanie się pomiędzy tymi zaklęciami, czy zestawami zaklęć, też będzie wymagało wprawy. Tymczasem tutaj zmieniamy. Aha, czyli jak puszczam, to od razu zostawiamy to. No i faktycznie strzałkami to przemieszczam, czy w końcu? Tak, strzałkami jak najbardziej. Ale tak bardziej do przodu i do tyłu. A, na lewo i prawo to obracamy tylko, okej. A prawą gałką analogową w ten sposób. No dobra. Też się trzeba będzie do tego przyzwyczaić. Wingardium Leviosa. Z tego co zauważyłem, to patrzcie. Możemy w ten sposób zbierać eliksiry. No, oczywiście nie w każdym przypadku. Ale ciekawostka. Dobrze wiedzieć, że coś takiego tutaj występuje. Tu jeszcze mamy jedną skrzynkę. No, jestem bardzo ciekaw, w jakiej częstotliwości możemy znajdować jakieś przedmioty pod różnymi skrzynkami, co? Może jakbym jeszcze tutaj się rozejrzał, po tej stronie? Wingardium Leviosa. To tyle musi mi na razie chyba wystarczyć. No i tak mi się wydaje, że to by było na tyle, póki co. Wyjdźmy zatem stąd. No i jak już wspominałem wcześniej, na kolejne zajęcia wybierzemy się w następnym odcinku, wtedy też poszukamy może jakiejś kolejnej historii, następnego zadania, no bo jak już mówiłem niedawno, zanim ruszymy z fabułą, to chciałem się nauczyć jeszcze tych nowych zakręć, bo niewykluczone, że nam się przydadzą. Tylko wiecie, standardowo. Najpierw przejdźmy do kolekcji, zanim się pożegnamy i sprawdźmy, co nowego się nam pojawiło.
Wpis na temat tego błotoryja, z którym walczyliśmy, to trochę inna odmiana od tej, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia. Wyglądy wyposażenia do tego wszystkiego. Szata jadowitej tentakuli. No to wiecie co, od razu bym sobie to sprawdził. Nawet i z ciekawości. To będzie to, jak rozumiem. Tak to wygląda. A przy okazji coś nowego nam wpadło. O, też taka opończa, spoko. Tymczasem, no jeśli chodzi o te statystyki, to tutaj 46 punktów ofensywy. No będę musiał znowu sprzedać sobie co nieco, to na pewno. Akcesoria na głowę. Obrona plus 3. Dobra, mogę zmienić. I tak nie mam tutaj atrybutu na razie. A jeśli chodzi o to odzienie, to chyba nic nowego na razie nam nie wpadło. Wróćmy w takim razie jeszcze do tej kolekcji. I sprawdzimy jeszcze zebrane składniki, jakieś nowe. Czyli ten ślaz. Do tego rdest ptasi. Tutaj mamy malwę. Figę abisyńską. No i trupi fetor. Coraz więcej poznajemy tych składników. Na bieżąco będziemy naszą wiedzę jeszcze sobie z całą pewnością aktualizować. Wyzwania to jest kolejna rzecz, którą powinienem sprawdzić. Wyzwanie walki się nam zaliczyło. Przepis atrybutu wyposażenia. Okej, wodna ochrona 1. A tutaj kolejne. No jakby nie patrzeć, te atrybuty wyposażenia już powolutku mógłbym pewnie aplikować. Skoro mamy te przepisy, jeszcze tylko podejrzewam, że coś dodać trzeba do pokoju życzeń, żeby to wytwarzać, bo chyba jeszcze do tej pory się tego nie nauczyliśmy, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. To tutaj coś się pojawiło jeszcze? A tu oczywiście język błotoryja, ale to już zbieraliśmy niejednokrotnie wcześniej. W takim razie w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!